Zdrowia, szczególnie dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych, Vespucci. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No bo są Stany Zjednoczone Ameryki. Był taki człowiek Amerigo Vespucci, no ale to nazwali Amerykę od jego imienia Amerigo Ameryka. To powinni w zasadzie nazwać od Vespucci. Jakiś niemiecki naukowiec, kartograf zaczął używać tego Amerigo Amerigo i zaczęła się robić Ameryka. Tak szczerze powiedzieć, no to jednak powinien być Stany Zjednoczone Christofero, czyli Krzysztofa. No bo jeżeli był Ameryko, tu jest Krzysztof, no a nie jest Vespucci, tylko Kolumbus. No i właśnie dlaczego o tym mówię. W poniedziałek jest święto. W poniedziałek jest święto Kolumba. No i z tego Kolumba w zasadzie robią bandziora. Robią bandziora, znając życie, znowu będą zdjęcia. Dużo pomników, będzie oblewane farbą czerwoną, na pewno ktoś przyjdzie, rozwali jakimś łomem, a to mu rękę, a to mu głowę i tak dalej, i tak dalej. No komuniści atakują i w zasadzie Europejczycy przyjechali do tego kontynentu, no nie zdawali sobie sprawy, że jest tam ten kontynent. Indie wschodnie, wszyscy myśleli, że Kolumb myślał, że płynie do Indii naokoło Ziemi, no bo wiedzieli w tym czasie, że Ziemia jest okrągła, tyle tylko, że zamiast przez Arabię, gdzie Arabi ciągle tylko brali jakieś okupy i te wszystkie karawany, co tam szły, to dużo kosztowało, to te najróżniejsze, jak to się nazywa, jedwabie, nie jedwabie, czy inne przyprawy, goździki, nie goździki, które szły tam z daleko wschodu, z Indii, były strasznie drogie, tylko dlatego, że muzułmanie opanowali cały ten rejon, no to sobie wykombinowali, że tutaj popłyną od tych Wysp Kanaryjskich, popłyną w drugą stronę. No i dlatego te Indie Wschodnie, jak odkryli te wszystkie wyspy, no to ludzie byli przekonani, że to są Indie, tylko że ze wschodu. Te wszystkie wyspy na dzień dzisiejszy to się nazywają Indie Zachodnie. Także, że do tej pory jest ta nazwa została Indie Zachodnie, chociaż one mają cały kontynent amerykański i Pacyfik jeszcze oddzielający je od Indii, nie tylko wschodnich, ale i tych zasadniczych. Także było dużo pomieszania z poplątaniem. Ta wielkość tej ziemi jednak ludzie sobie nie zdawali, jakie to wielkie było. No i nazwali wszystkich ci, którzy mieszkali w tych Indiach wschodnich, nazwali Indianami, także w Ameryce są Indianie, tyle tylko, że ci Indianie byli z łukami i z toporkami, a nie z kropkami na czole. No i teraz jest atak w zasadzie komuniści, socjaliści w Ameryce, no i na całym świecie rozwalają kulturę, jakąś tradycję, jakieś to, co wiąże ludzi przez ostatnie 100, 200, 300, 500 lat, tak? Kolumb wylądował w Salwadorze, El Salwador w 1492 roku. No i kiedy on wylądował, no to tam popatrzył się z tymi ludźmi, tam poprosił ich, żeby dali mu trochę tej wody, przypuszczalnie w zamian dali im jakieś paciorki szklane czy ciuchy, czy cokolwiek oni mieli tam na tą wymianę przygotowaną z Indianami z Indii. No ale tak się patrzy, no i mówi, pyta się tych ludzi, dlaczego oni mają pełno tych blizn na sobie. No to oni zaczęli tłumaczyć, że tam z sąsiednich wyspy przyjeżdżają i ich łapią jako niewolników, no i oni muszą się bronić. Także że trzeba pamiętać, że to jest powiedzmy 80 lat po wojnie pod Grunwaldem, także te czasy no to po prostu były dzikie w Europie, były dzikie w tej Ameryce Środkowej, Południowej, no bo on w zasadzie wylądował bliżej tam Ameryki Środkowej, a nie tam gdzieś na północy, gdzie przybyli w latach 1600 któryś przybyli ci pielgrzymi z Anglii. No ale Amerigo Vespucci w zasadzie jako pierwszy Włoch pod flagą Hiszpanii tam popłynął. No,
Płynęli 42 dni, w zasadzie załoga to tylko ciągle tankowała, szczury tam były, dużo ludzi umierało, jedli najróżniejsze zgniłe jedzenie, bo to ciężko było. 42 dni się przebić przez ten Atlantyk, no to jednak to coś znaczy. No ale odkryli te wyspy, przekonani byli o tym, że są w Indiach. No i tak się zaczęło, tak? Europejczycy dowiedzieli się, że tam jest jakiś inny kontynent. Później zaczęli przybywać za 100-200 lat. Zaczęli odkrywać. No byli tam Indianie. Indianie od powiedzmy 10 tysięcy lat, bo Indianie przeszli przez Syberię, przez Alaskę 10 tysięcy lat temu, kiedy ten wiek lodowcowy, ta era lodowcowa się zmieniała, także cieśnina Beringa w tym czasie się zaczęła, była jeszcze pokryta tym lodem, no i sobie tak wybrzeżem przechodzili, no i przeszli sobie kompletnie przez tą Amerykę Północną, Środkową, tam na południu osiągnęli, no ale Majowie, wszyscy Aztecy, wszystkie te plemiona w tej Ameryce Południowej i Środkowej, no to jakoś tam się zorganizowały i miały te Puebla, nie Puebla, robili te różne świątynie, nie świątynie, no ale to jednak byli kanibale, to byli ludzie, poświęcali życie przeciwników, ofiary z przeciwnika takie krwawe, no to były nieustannie używane nawet do czasów Kolumba. Niewolnictwo było znaczące. No w Europie nie było tak dużo niewolnictwa. Byli słudzy, tak? Byli chłopi pańszczyźniani i byli słudzy tego rodzaju. No ale jednak w XIV-XV wieku no to już powoli się tak zmniejszało, XVI-XVII wiek. No i na dzień dzisiejszy robią z tego Kolumba bandziora. Robią bandziora. Ameryka w zasadzie jest bogata w Stanach Zjednoczonych. No Stany Zjednoczone no to też są w zasadzie kolonie angielskie, no bo pielgrzymi przybyli w latach 1600. Niepodległość od Anglii jest dopiero 1776, 4 lipca w sumie, no bo to była kolonia angielska. To na wybrzeżu były tak zwane 13 tych kolonii angielskich i oni powiedzieli, że odłączają, że w zasadzie płacą podatki do Londynu, ale nie mają swoich reprezentantów. Także było ta opodatkowanie bez reprezentacji, to nie jest w zasadzie uczciwe, no i zrobiła się cała ta afera. No ale chodzi mi o tego Kolumba. Chodzi mi o tego Kolumba, że po prostu socjaliści, komuniści rozwalają tradycje, chcą zniszczyć coś, co ludzie mają wspólnego. Czy to jest dobre? No nie jest to dobre, bo jednak lewactwo przekonuje, no i z reguły białych i biali zaczynają sami siebie nienawidzieć. Sami z siebie zaczynają nienawidzieć, no, ale nie widzą tego, że nawet w Ameryce Północnej, Północnej to były jednak ciężkie walki. To w Ameryce Północnej to byli Apache, Shoshone, Cherokee, Crew i tak dalej. To są dziesiątki plemion, które zwalczały się pomiędzy sobą. No i niektóre były dosyć takie pacyfistyczne. Apache byli najbardziej tacy, można powiedzieć, agresywni. Mohikanie byli agresywni. No było parę plemion mniej agresywnych, no ale to oni też byli ciągle napadani, ich kobiety były porywane, rodziły później dzieci w tych plemionach nowych, no to w zasadzie to było tak, jak na dzień dzisiejszy popatrzeć na ten ISIS, tak? ISIS, ten muzułmański na tym Bliskim Wschodzie, to robił to samo, co Indianie północnoamerykańscy 400-500 lat temu, dokładnie to, jaki to są te jeden z tych plemion, nie Kurdowie, kobiety były porywane, gwałcone i właśnie rodziły dzieci. Zidi, coś takiego. No to właśnie dokładnie to samo. Także nawet w Ameryce Północnej
no to, to kiedy przyjechali, no to Francja zajęła, można powiedzieć, Quebec, tą Kanadę, tą północną i Luizjanę. Luizjana to szła, jak tu jest Atlantyk, no to Luizjana, tu były te 13 kolonii, a Luizjana szła od Kanady aż właśnie do tej dzisiejszej Luizjany. To cały ten teren za Appalachami to był francuski. No i ten król francuski któryś tam sprzedał całe tereny na kontynencie amerykańskim za kilka walizek złota. I tak się Ameryka powiększyła o tą Luizjanę. Później zaczęła przychodzić na te tereny zachodnie, na te tereny indiańskie. No ale było to tak, że Indianie walczyli, zanim biali przybyli, no to później część Indian przyłączyła się do Francuzów, część się przyłączyła do Anglików i się lali nawzajem, wyżynali się. Ta książka, powiedzmy, Ostatni Mohikanin, jeżeli ktoś czytał, no to właśnie tam są te plemienne walki i wojna w Ameryce Północnej pomiędzy Anglikami i Francuzami. No i ten nieszczęsny Kolumb, gdzie nawet Ameryka po nim nie jest nazwana, jest ciągle opluwany. Socjaliści, lewacy przychodzą, rozwalają ich, no ale oni też rozwalają w muzeach bohaterów narodowych, generałów, którzy walczyli w wojnie cywilnej. No południe to trzeba pamiętać, że to jednak były Stany Zjednoczone, no i była w zasadzie wojna secesyjna, czyli wojna odłączeniowa, czyli wojna bratobójcza, bo południe bardzo polegało na ilości niewolników na tych plantacjach bawełnianych, bo w Afryce ciągle się leli, tak? W Afryce ciągle były wojny. To jedne plemiona łapały drugie plemiona, no i nie było co robić z tymi ludźmi. No to tych ludzi, co łapali, to były ciężkie pieniądze za nich. No to oni ciągle sprzedawali je Żydom i Arabom na wybrzeżu, no bo to Murzyni łapali Murzynów w środki Afryki, wywozili je na wybrzeże Afryki, do tej północnej Afryki, Arabii, i Żydzi je sprzedawali. Później inni je przewozili, powiedzmy, przez Atlantyk. No i wbrew różnym mitom, no to jednak tam tak strasznie dużo nie umierało, no bo to była inwestycja, tak? Nikt normalny nie będzie kwasem polewał maszyny mechanicznej, którą kupił. Tak samo i w tamtych czasach nikt nie będzie głodził niewolnika, żeby ten mu umarł, no bo może niedużo zapłacił w Afryce tym Żydom i Arabom, ale sporo mógł dostać w Ameryce na targu. No, a na targu ich kupowali, no bo to była siła robocza. No, prawda jest taka, że później jak niewolnictwo zniesiono, to za nieduże mniejsze stawki pracowali Polacy czy Irlandczycy, no i dostawali jakieś pieniądze, no ale za te pieniądze to musieli kupić i jedzenie, i sobie załatwić mieszkanie, i pracować na akord, i pracować dużo. Na niewolnicy no tyle tylko, że mogli być kupieni i sprzedani, to mieli dach nad głową, mieli swoje jedzenie, no i wydajność nie była duża, no bo jak to mówią, z niewolnika nie ma pracownika, tak? Także, że cały ten świat w tym czasie, no to był niewolniczy. Do tej pory te niewolnictwo jest w Afryce. No i tego biednego Kolumba mi szkoda, no zrobili z niego bandziora. Zrobili z niego bandziora, człowieka, który w zasadzie nie sam osobiście nie biegał z jakimiś siekierami i mieczami, mordować tam ludzi. No, wszyscy ci, którzy tam przyjeżdżali do tego nowego, na ten nowy kontynent, no to spodziewali się, że będą musieli się bronić. Azteków i Majów, no też historia, przecież tam ci konfiskadorzy przyjechali, pomogli jednemu czy drugiemu, bo tam też jakieś były frakcje. No i zawładnęli Majami. Także cała ta historia tej odkrycia nowego kontynentu jest dosyć tragiczna. No ale
czy mniej tragiczne były czasy Polski, powiedzmy. Te wszystkie najazdy Mahometan, muzułmanów, walki chorobry, niechorobry, Sobieski, wojny napoleońskie, stuletnie wojny, 40-letnie wojny, ta, Prusy, Niemcy później, no nawet zaczynając do Hitlera. No ale to jednak XIV, XV, XVI wiek, no to była makabra. Też była makabra, no i w tej Ameryce ludzie, Europejczycy znaleźli w zasadzie oddech. Bo w Ameryce Północnej to było tyle drzew, że przez lata eksportowali drzewa z Ameryki do Europy, bo w Ameryce, w Europie to już od 100-200 lat w ogóle nie było drewna. Szkoda Kolumba, przepisywanie historii, takie stalinowskie wymazywanie, można powiedzieć, zdjęć z encyklopedii. Jest to przykre. No i właśnie w poniedziałek jest Dzień Kolumba, dzień wolny od pracy dla Amerykanów. Amerykanie są od Amerigo Vespucci. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Jeżeli nie subskrybujesz, to serdecznie polecam. Tu jest miejsce, do, jak to zrobić. Dzwoneczek na codziennie powiadomienia. I do codziennego filmiku, który na 95% będzie odmonetyzowany.